Tak, no może zaczniemy od bardziej technicznego pytania. Na ile w obecnej chwili polityka monetarna jest jeszcze skuteczna? Z jakich instrumentów będą korzystać władze przy następnym kryzysie? To do Mariusza, a to do Arka. Polityka pieniężna jest skuteczna w tym sensie, że obniża rynkowe stopy procentowe. Nie wydaje się skuteczna w tym sensie, że prowadziłaby do pożądanego rozwoju gospodarczego. Raczej te niskie stopy procentowe mają różne negatywne konsekwencje, na przykład w postaci istnienia firmy zombie, które mogą się dzięki niskim stopom procentowym utrzymywać na rynku długu, chociaż normalnie przy wyższych stopach procentowych by upadły i zostawiłyby miejsce na nowe, bardziej produktywne firmy. Z jakich narzędzi będą korzystać w przyszłości? No, coraz popularniejsze w literaturze ekonomicznej stają się pomysły, o których Arendt chce organizować, czyli ten pieniądz helikopterowy, czyli rozdawanie bezpośrednio pieniędzy ludności, a niekoniecznie liczenie na ten mechanizm transmisyjny przez system bankowy. No, ewentualnie tak, walka z gotówką i jakieś opodatkowanie gotówki, tak żeby ta kontrola nad pieniądzem w systemie bankowym była jeszcze pewniejsza. To wydają się takie wspaniałe wynalazki, które mogą nas czekać w niedalekiej przyszłości. No i właśnie ujemne stopy, tak? Tak, to mamy to zasadzie. Z innego punktu widzenia nie jest skuteczna, jeżeli założymy, że celem jest zwiększenie akcji kredytowej, tak? Bo to jest zwiększona bazę monetarną, ale to nie przełożyło się ani na jakąś zabójczą akcję kredytową, ani na jakieś oszałamiające ożywienie gospodarcze. W zasadzie to ożywienie, jakie mamy, jest relatywnie słabe, tak? Przynajmniej historycznie. Okej, dziękuję. Kolejne dwa pytania, one są troszeczkę inne, ale myślę, że można je połączyć w jedno dalej w temacie tego. Jaka jest pierwsza, jaka jest zależność stopy procentowej od kreacji pieniądza? Drugie, proszę o wyjaśnienie wpływu ekspansji kredytowej kreacji pieniądza na inflację. Czy jest on zbyt jakiś? Zbyt błahy, zbyt mały, albo zbyt bosy. Pewnie na integrację. Jest osoba, jest czego się zaczepić. No, ekspansja kredytowa obniża stopy procentowe poniżej poziomu, który by został osiągnięty, gdyby ekspansji kredytowej nie było, a jednocześnie w dużych dawkach ekspansja kredytowa wywołuje presję na wzrost większości cen w gospodarce, przez co cały czas w dalszej części, tak powiem, cyklu koniunkturalnego mogą rosnąć przez jakąś dodatnią premię inflacyjną. Powiedziałbym, że taki chyba byłby związek, mówiąc najprościej. Przy czym tu może warto pamiętać tak, że podaż pieniądza, jak ona wpłynie na stopę procentową, właśnie zależy, przez jaki kanał te pieniądze zostaną wprowadzone do gospodarki. Jeżeli one trafią do pożyczkodawców, to będzie tak trochę inny kanał. Właśnie cały tutaj ambaras polega na tym, że jeśli te pieniądze są wprowadzane przez ten kanał kredytowy, no to wtedy ta stopa procentowa będzie obniżana. Dobrze, no następne pytanie, czy trochę inne, czy istnieje sprzężenie zwrotne między etyką a ekonomią? Jak najbardziej istnieje sprzężenie zwrotne między etyką i ekonomią. Wydaje mi się, że te rozmaite tezy, już abstrahując od tego, która z nich jest poprawna, czy to weberowska, czy ta prezentowana przez McCloskey, czy ta prezentowana przez Misesa, może też do pewnego stopnia są komplementarne, sugerują, że tak, że jeśli idee są ostatecznym składnikiem budulcowym historii ogólnie, no to leżą one również u podstaw historii gospodarczej, więc możemy na przykład założyć, że to rzeczywiście rozmaite zmiany intelektualne, czy to związane z
rozwojem prawnonaturalizmu, w tym jego jakichś konotacji religijnych, czy to rozwoju no właśnie takiej etyki pracy, czy to pojawienia się jakiegoś bardziej godnego traktowania tej nowej klasy, jaką była burżuazja, doprowadziło do bardzo wymiernych skutków ekonomicznych. I teraz można sobie wyobrażać, że te wymierne skutki ekonomiczne mają przynajmniej potencjał do tego, żeby coraz bardziej pogłębiać naszą świadomość rozmaitych prawideł etycznych. No, choćby w taki sposób, że rozumienie procesów rynkowych, rozumienie potencjału rozwojowego tych mechanizmów, do jakich zaliczamy konkurencyjną strukturę motywacji, system cenowy, przedsiębiorczość, to wszystko pozwala nam na przykład dokonać głębszej refleksji na temat zależności między interesem własnym a interesem cudzym. Może też wymagać większego zdawania się na coś, co możemy nazywać kapitałem etycznym, na przykład nawiązując do książki Kleina i Fossa. Tam zawiera się sugestia, że wraz z rozwojem gospodarki kapitałowe struktury produkcji przyjmują coraz bardziej złożoną formę i to już nie tylko ten główny przedsiębiorca, właściciel musi tam stricte przedsiębiorcze decyzje podejmować, ale też niektórzy menedżerowie czy pracownicy najemni muszą w jakimś stopniu awansować do miana przedsiębiorców. To otwiera pole dla pokusy nadużycia, a zwalczenie tej pokusy nadużycia wymaga większego kapitału etycznego w postaci wzajemnego zaufania i też bardziej kompetentnego oceniania etycznych kompetencji tych osób, którym się będzie przyznawało coraz bardziej dyskrecjonalne kompetencje. Tak uważam, że taki potencjał jest i takie sprzężenie zwrotne. Nie musi z tym typować, nie ma to logicznej konieczności, ale jak najbardziej może i powinno. Kapitalizm jest, tak tradycyjnie mówimy, jest etyczny i jest chyba najbardziej etycznym systemem, jakie wymyślił człowiek. To jest takie tradycyjne tłumaczenie, bo jeżeli mechanizmy rynkowe funkcjonują poprawnie, to tam nie ma miejsca na nieetyczne zachowanie, bo taki osobnik, taki agent, mówiąc tym językiem oficjalnym, będzie wyeliminowany. Ale ja bym chciał powiedzieć o takiej praktycznej stronie, którą podaję bardzo często przykład. Mój przyjaciel wyemigrował w latach 50. do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii. Pojechał tam wtedy z takim 4-5-letnim synem. Syn dorósł, mając 15-16 lat, przyszedł do niego i mówi: słuchaj, no, moi koledzy mają już samochody i może byś mi kupił ten samochód, bo to pewnie... A Tomek mówi: no dobrze, jeszcze kupię ci, ale umowa jest taka, że ty go utrzymujesz sam, prawda? No on się zgodził na to, no bo tak to zwykle bywa, ci młodzi ludzie w Stanach dorabiają. No i tak trwało rok, po roku czasu przyszło, że ubezpieczalni zapłacenie ubezpieczenia i on, ten syn, się złapał za głowę, bo okazało się, że on musiał zapłacić dosyć dużą sumę. Jak zaczął zgłębiać, to okazało się, że firma ubezpieczeniowa zasięgnęła języka i dowiedziała się, jakie on ma oceny na świadectwie. A że był leser trochę zdolny, jak to mówią, to miał te oceny nie najlepsze. No i doszedł do wniosku, że no, nie ma co, żeby zaoszczędzić parę groszy, to trzeba się wziąć do nauki i te oceny poprawił. W ciągu roku miał już te najlepsze F oceny i wtedy zapłacił znacznie, znacznie mniej. Rynek go wychował, że warto się uczyć, warto się dobrze zachowywać. Kolejne pytanie, czy protestancka etyka pracy Webera była rzeczywiście czynnikiem znaczącym dla rewolucji przemysłowej? Czytający. Ktoś chce? Bo to było pytanie do każdego praktycznie. Karol? Cóż, no jest to jedna z wielu konkurencyjnych hipotez, kiedyś bardzo popularna. Dzisiaj w świetle nowych badań wydaje mi się prawdziwa tylko lokalnie. To znaczy, ja sam zresztą jako człowiek pochodzący z Górnego Śląska, na którym akurat mimo, że ludność była katolicka, to w dobie uprzemysłowienia, które tam było bardzo, bardzo intensywne, akurat ci protestanccy przemysłowcy, często o korzeniach szlacheckich albo uszlachceni
dzięki temu, że byli przemysłowcami, opiekowali się ludnością, wpływając silnie na upowszechnienie się postaw takich prokapitalistycznych, a także pielęgnowali takie cnoty jak oszczędność, roztropność, a więc to wszystko, co Max Weber wiązał, że tak powiem, z rozwojem kapitalizmu, szło akurat w tym przypadku w parze z protestantyzmem, przepraszam. Widzimy także chociażby dzisiaj, że proces sekularyzacji, który Weber również wskazuje jako niezwykle istotny w tak zwanym odczarowaniu świata i przeniesieniu zainteresowań ludności na tę sferę taką materialną, gospodarczą, to jest to jakby do dziś te wpływy kulturowe protestantyzmu w Europie na przykład są niezwykle silne. No ale na przykład w Stanach Zjednoczonych, które również są protestanckie, ten proces odczarowania świata się nie zaszedł, w tym sensie, że tam ta religijność jest wciąż bardzo silna i wręcz rośnie. Liczne badania socjologiczne to pokazują, więc mnie osobiście ta teza wydaje się do pewnego stopnia atrakcyjna, ale no nie widziałbym jej oczywiście jakiegoś głównego zapalnika tej rewolucji przemysłowej i w ogóle zmiany, powszechnej zmiany postaw w kierunku postaw bardziej prokapitalistycznych. Ja myślę też, że warto pamiętać o tym, że to jest pewnego rodzaju korelacja, czyli rzeczywiście ta rewolucja przemysłowa zaczęła dominować tam, gdzie są w krajach, które interpretujemy jako protestanckie, ale to może być akurat spowodowane jakimś trzecim czynnikiem, który zwiększa statystycznie szanse na jedno i drugie. Myślę, że jednym z takich rzeczy może być na przykład kwestionowanie autorytetu. To znaczy, jeżeli mamy autorytet, który po pierwsze jest mocno schierarchizowany i organizuje całe nasze życie, no to w takiej sytuacji trudno sobie wyobrazić rozwój jako robienie rzeczy w inny sposób, a wiemy, że rewolucja przemysłowa to jest robienie rzeczy w inny sposób i kwestionowanie autorytetu. I myślę, że jakoś można by argumentować, że w protestantyzmie autorytet dalej jak gdyby był, tak, ale on nie był tak mocno schierarchizowany jak w alternatywie. Być może, tak? Być może ta hipoteza byłaby prawda. Jakie następne? To może teraz coś o metodzie. Austriacy za dużo mówią o metodologii, a za mało o samej ekonomii. Czy zgadzacie się? I jeszcze od razu, jakie znaczenie ma empiria w ekonomii? Czy pojedyncze przypadki są w stanie sfalsyfikować teorię? Nie wiem, czy mamy tutaj jakiekolwiek jednoznaczne wnioski. Pewnie Mateusz powie coś innego niż ja. Ja bym powiedział, że empiria ma kilka bardzo istotnych ról. Po pierwsze, ilustruje rozmaite zjawiska ekonomiczne, ilustruje rozmaite wnioski wypływające z tych austriackich teorematów, dla niektórych może być łatwiejsze posługiwanie się ilustracjami niż śledzenie tych nieraz skomplikowanych ciągów logicznych. Po drugie, w istotny sposób zakorzenia te wszystkie teorematy w rzeczywistości empirycznej, bo gdyby one nie były w ten sposób zakorzenione, to nawet jeśli byłyby prawdziwe, to byłyby mało interesujące, mało odnośne do rzeczywistego świata, używając terminologii angielskiej, wtedy te argumenty byłyby valid, ale nie byłyby sound. Czyli nie wychodziłyby z prawdziwych przesłanek. A wiele z tych przesłanek pomocniczych to są jednak przesłanki empiryczne. A po trzecie, myślę, że dane empiryczne są też istotne o tyle, o ile nie tyle mogą sfalsyfikować te logiczne teorematy, ale mogą skłonić ich autora, czy osobę się nimi posługującą do ponownego prześledzenia całego ciągu argumentacyjnego. Ja lubię w tym kontekście używać przykładu budowniczego, który posługuje się apriorycznymi zasadami geometrii i ten most konstruuje. W momencie, kiedy ten most ulegnie zawaleniu, to rzecz nie w tym, żeby odrzucić te zasady i uznać je za sfalsyfikowane, ale rzecz w tym, żeby swoich obliczeń jeszcze raz dokonać, to znaczy raz jeszcze logikę swojego wywodu i swojego rozumowania zbadać. Natomiast nie uważam, żeby Austriacy poświęcali metodzie za dużo czasu. Uważam, że summa summarum poświęcają jej tyle czasu, ile powinni. Wydaje mi się zresztą, że poświęcają jej stosunkowo coraz mniej czasu, bo ta meta-analiza, to znaczy analiza metodologiczna, jest już stosunkowo dobrze ugruntowana i silnie obecna w tych najbardziej kluczowych pozycjach z kanonu austriackiego, czy to Mises'a, czy to nawet Mengera, bo przecież od samego początku mamy tą samą świadomość i refleksję metodologiczną. Ja myślę, że w każdej nauce, w każdym badaniu potrzebna jest metodologia, metoda, zastanowienie się nad tym,
co jest, leży u podstaw mojego zaangażowania w poznanie rzeczywistości. Austriacy mają pewną taką postawę uczciwą, mówią o tym eksplicite. Inni raczej to ukrywają, chociaż no, muszą korzystać z jakiejś tam metody, albo często to jest nieuświadomione. A jeżeli chodzi o empirię, to jest też taki częsty błąd popełniany, że Austriacy nie korzystają z empirii, nie ma to wpływu, że to jest taka nauka prioryczna. Żeby się nie rozwodzić, polecam poczytanie Misesa Teoria, Historia i tam widać wyraźnie, jak Mises się przyznaje do tego i mówi wyraźnie, że to, co jest rzeczywiste, wpływa w istotny sposób na to, czym on się zajmuje, czym się powinniśmy zajmować i jak to rozumieją rzeczywistość. Ja bym jeszcze dodał a propos falsyfikacjonizmu, że warto pamiętać, że falsyfikacjonizm to nie chodzi o to, że teoria jak gdyby jest zastąpiona. Znaczy, warto pamiętać, że w falsyfikacjonizmie chodzi o to, że jak teoria zostaje odrzucona, sfalsyfikowana przez empirię, to na jej miejsce przychodzi nowa teoria. Tak, to nie jest tak, że empiria sama z siebie generuje jakąś teorię, tylko jeszcze trzeba sformułować jakąś inną teorię. Także wbrew pozorom ujęcie falsyfikacjonistyczne jest bardzo teoretyczne, premiuje teorię, wcale nie jakoś tak kosztem empirii. Proszę o komentarz do cykli koniunkturalnych Kicina, Kondratiewa i Juglara. To jest takie szumpeterowskie trochę. To Schumpeter chyba jako pierwszy zwrócił na to uwagę, że są te cykle Kicina, Juglara i Kondratiewa. No i on tam napisał, że tam są trzy Kiciny w jednym Juglarze i tam sześć Juglarów Kondratiewa. No to jest trochę teoretyczne, trochę empiryczne. One no, z materiału statystycznego można to wykazać, ale proszę zauważyć, że to się robi w oparciu o bardzo specyficzny zbiór danych. Albo bierze się ceny, albo wielkość produkcji dopasowuje się do tych danych rzeczywistych, te teoretyczne, to co Mateusz mówił o funkcji produkcji, no, trend i odchylenia od trendu i się tam dopasowuje dosyć to tak arbitralnie na poziomie zagregowanym. Ale tutaj trzeba powiedzieć też, że jest pewna też różna natura tych cykli. Jeżeli chodzi o cykle Kicina i Juglara, raczej dotyczyć to powinno pojedynczych branż, pojedynczych przemysłów. Natomiast jeżeli chodzi o Kondratiewa, no to wedle koncepcji Schumpetera to są cykle spowodowane już poziomem meta związanym z innowacjami, pojawiają się radykalnych innowacji. Nadal dyskutowane jest, czy faktycznie te cykle Kondratiewa występują, czy nie. Ja osobiście jako inżynier się skłaniam i to jest takie dosyć bliskie mi inżynierskie podejście, ale no, z ekonomią to tutaj to jako ekonomista mógłbym mieć do tego ogromne zastrzeżenia. Ale ładnie to wygląda, jak tak się po prostu popatrzy na te dane, to się dopasowuje. Jak do tego jeszcze się doda właśnie jakieś cykle świńskie albo coś, to ładnie to wygląda. Tylko tam właśnie jest chyba problem z arbitralnością, tak? Że widziałem różne klasyfikacje, czy obecnie jesteśmy na etapie w lecie, czy wiośnie, w zależności jaki przyjmiemy punkt początkowy. Tak? Jakie osobistości ze świata spoza ekonomii austriackiej najbardziej poważacie? Przemek już się wyrywa. David Gilmour, Roger Waters, ale to nie. Jak rozumiem, spoza ekonomii austriackiej, ale jednak ze świata ekonomii, tak? Tak, spoza ekonomii. Spoza świata ekonomii austriackiej, ale ze świata ekonomii jednak mimo wszystko, bo tak to mówiliśmy dużo w imieniu, bo dużo osób poważamy spoza świata ekonomii austriackiej. Czyli krótko mówiąc, niech ktoś pochwali ekonomistę nie austriackiego, nawet niech może każdy, jak chce. Ale też kłopot z definicją, kto jest Austriakiem, prawda? Wszyscy jesteśmy Austriakami. Czy na przykład Tomasza Sowella uznalibyśmy za Austriaka? Nie. Raczej nie, prawda?
A ja go bardzo poważam i stale jeszcze kiedyś, jak wypytywano mnie, kto powinien kandydować do Nagrody Nobla, to Sowela z Kirchnerem wymieniałem jeden skarb, prawda? Zresztą nawiasem mówiąc, jest to ostatnia chwila, bo obaj są już leciwi i powinien któryś z nich przynajmniej być nagrodzony Nobel. No to niech każdy wymieni, bo to takie dobre pytanie. Ja do Sempina. Kogo? Do Sempina. Oliver Williamson, czyli koszty transakcyjne. Ja może powiem jaką ostatnią taką ciekawą książkę spoza wsiaków czytałem, to Racjonalność w ekonomii Wellmana Smitha. Nie wiem, czy tak jakby bardzo go cenię jako ekonomisty, ale to ładnie właśnie odróżnia tę racjonalność konsumptywistyczną i racjonalność ekologiczną. Trochę krytykuje ekonomistów behawioralnych, to się bardzo przyjemnie czytało. Natomiast polskich ekonomistów pamiętam, że dużą radość sprawiła mi lektura książki Andrzeja Rzący o kryzysie banków centralnych. Z pożytkiem czytałem wspomnianego już Wernona Smitha, wspomnianego już Williamsona, Demsetza, Coase'a. Alfian oczywiście. Wszystko mi pozabierają. To ja dorzucę jeszcze do tego, chciałem powiedzieć Demset, a potem Alkian. To ja. Proszę? chciałem powiedzieć Gregory Mankiw, wbrew pozorom, bo wydaje mi się, że zdaje się mieć zdrowy dystans do formalnych modeli, poza tym trochę ciekawych analiz jednak empirycznych robił, dotyczących problemów społecznych na przykład. Znaczy ja bym może jeszcze dołożył Romera. Też warto się nim zainteresować. No a to, co mnie bliskie też z ekonomii ewolucyjnej, no to Sidney Winter i Richard Nelson. Tutaj też warto jest wspomnieć. A jeśli o mnie chodzi, to poza wspomnianym już przez Jakuba Ronaldem Coase'em, ja wymieniłbym Williama Wumola, o którym mówiłem dzisiaj, właściwie o którego koncepcji mówiłem dzisiaj, o teorii rynków spornych. Wymieniłbym Alberta Hirschmana i wymieniłbym, być może będzie to pewne zaskoczenie, Hyrona Changa, takiego mocno lewicowego i promowanego silnie w Polsce przez krytykę polityczną ekonomistę z Cambridge, ekonomistę rozwoju, który jednak dzięki swojej analizie, zresztą bardzo silnie inspirowanej szkołą historyczną, po wielokroć krytykowanej i bardzo dobrze podczas tej edycji szkoły i wszystkich innych edycji szkoły ekonomicznej. Niemniej, mimo tych wszystkich zastrzeżeń, muszę powiedzieć, że Hyon Chang poczynił bardzo, bardzo wiele inspirujących, celnych spostrzeżeń, umiejętnie krytykując taką, jak on to nazywa, neoliberalną teorię wzrostu gospodarczego, opartą o jakąś taką analizę instytucjonalną, dość naiwną. Także bardzo polecam zapoznać się z jego pracami. To tutaj Lange był wspomniany, to tak mi się skojarzyło, że pan trochę tak jak Lange, Oskar Lange, który powiedział, że Misesowi to trzeba wystawić pomnik, bo on nas zmusił do myślenia i tak, do rewizji naszych poglądów. A teraz coś z zupełnie innej beczki. Jak odróżnić działającego człowieka od zombie? Jak rozumiem, pytanie może brzmieć komicznie, ale zakładam, że osoba, która je zadała, ma takie zacięcie trochę filozoficzne. Jak rozumiem, pytanie jest zasadne. No, czym się człowiek różni od otoczenia, tak? Co może przesądzać o specyficzności, na przykład rozważań etycznych i ekonomicznych, tym, że mówimy o ludziach, a nie, nie no właśnie, o czym innym. Takie trochę metodologiczne tego pytania, tak? Na takim najbardziej filozoficznym poziomie to chyba nie ma dobrej odpowiedzi, bo można by zapytać nawet, a jak odróżnić kogokolwiek z nas od zombie, tak? Na poziomie filozoficznym takie debaty się toczą cały czas, pewnie nigdy się nie skończą. Natomiast jeśli by odłożyć na bok ten radykalny sceptycyzm, który nam mówi, że logicznie jest możliwe, że wszyscy tutaj jesteście zombie, no to przypuszczam, że najprościej odróżnić go jednak w pewnych specyficznych zachowaniach, na podstawie których wnioskujemy jakieś jego specyficzne cechy, tak? Czyli odróżnić go można powoli, intencjonalności, teleologiczności i kreatywności, co się przekłada na nieprzewidywalność jego działań, albo przynajmniej
na przewidywalność, ale tylko w wymiarze jakościowym, tylko tą związaną z koniecznością mierzenia się z prawdopodobieństwem poszczególnych przypadków, o jakich była mowa w jednym z wykładów. Czy przedsiębiorca, wielki innowator w stylu Schumpetera mierzy się raczej z niepewnością, a mały przedsiębiorca, zmaga się bardziej jedynie z ryzykiem? Czy można tak powiedzieć? To jest pytanie do mojego wykładu, to postaram się szybko odpowiedzieć, że nie. Kwestia wielkości przedsiębiorstwa czy firmy nie pozycjonuje jej od razu jako takiej, która działa w przestrzeni bardziej niepewnej i w przestrzeni bardziej ryzykownej. Jak rozumiem, chodzi o taką ideę, że małe jednostki, małe podmioty świadczą usługi, które są rutynowe bardzo często, tak? Jak rozumiem, jak ktoś ma małą budkę z hot dogami, no to tam jest jakaś taka rutyna codzienna, statystycznie przebija się ileś tam ludzi, statystycznie ileś ludzi na przykład kupuje hot doga, więc można mówić, że tam to jest trochę więcej sfera ryzyka. Być może, ale na przykład wielkie przedsiębiorstwa energetyczne też raczej w tym sensie zmagałoby się tak z większym po prostu wolumenem, ale też jakąś taką rutyną. Także i z kolei możemy odwrócić sytuację, wyobrazić sobie bardziej niepewne przypadki. No, hot dogi czy nawet restauracje można popatrzeć na to, że jak jest wysoce konkurencyjny rynek, powstają co chwilę nowe restauracje, to jest tak konkurencyjna branża, że jest spora doza niepewności tego, czy uda się danych klientów przyciągnąć i jakie narzędzia w tym celu zostaną wykorzystane. Także myślę, że to rozcięcie na niepewność i ryzyko raczej nie jest w ten sposób, tylko bardziej bym powiedział, te sektory bardziej innowacyjne, technologiczne, przełomowe, podatne na radykalne zmiany, to one są właśnie bardziej skażone niepewnością. Kluby piłkarskie, na przykład Manchester United jako firma, to raczej byśmy pozycjonowali ją jako taką właśnie trochę mniej w niepewności, bo tam są oddani klienci, którzy obojętnie co się nie dzieje, czy może na przykład będzie Arsenal Londyn, to obojętnie co się nie dzieje, to po prostu chodzą na te stadiony, oglądają ich, mimo że po prostu dzieje się źle, tak, więc tam przewidywalność klienteli jest bardzo wysoka, więc mniej jest tam niepewności, są pewne twarde, klasyczne aktywa, stadiony, dopóki to się ogląda i chodzi na stadiony, bo to też może nagle być fali niepewności poddane, okaże się, że coraz więcej ludzi będzie wolało oglądać w ramach VR, virtual reality mecze, no to wtedy się okaże, że tam niepewność też tam dotrze. Ale w każdym razie generalna odpowiedź jest taka, że rozmiar nie klasyfikuje od razu bardziej w sferę ryzyka, czy bardziej w sferę niepewności. Pytania wydawnicze. Kiedy Instytut Misesa wyda coś Wizera i kiedy przetłumaczy Capitalism, a Treatise on Economics George'a Rismana? Ty masz to tutaj, Rismana chyba. Ja nie, powiedz mi warto. Wydaje mi się, że nie warto ani jednego, ani drugiego tłumaczyć, dlatego że jeżeli chodzi o Wizera, to jest to tak stara praca i tak niewiele w sumie wnosi do tego, co jest napisane już w innych dziełach, że nie ma potrzeby. To, co wnosi dobrego, już jest w innych dziełach, to, co wnosi złego, nie ma potrzeby tego tłumaczyć. A co do Rismana, to nie ma potrzeby, bo już się tłumaczy i będzie wydany przez wydawnictwo Fiora. Jak możemy monetyzować wiedzę ekonomiczną? Chyba wiem o tym. Nie wywołujemy. Celowo te pytania są anonimowe, także nie wywołujemy przed szeregu. Jak można monetyzować wiedzę ekonomiczną? No chyba najlepszym przykładem tutaj byłby Thomas E. Woods Jr., który w Stanach Zjednoczonych prowadzi szereg podcastów, innego rodzaju przedsięwzięć, gdzie tłumaczy ekonomię bądź komentuje bieżące wydarzenia właśnie z perspektywy kogoś, kto zaznajomił się dość dobrze z austriacką szkołą ekonomii. Stworzył do tego odpłatny system kursów internetowych i zdaje się, że jest właśnie bardzo dobrze prosperującym przedsiębiorcą w zakresie popularyzowania wiedzy ekonomicznej, komentowania tego, co się w świecie dzieje z perspektywy właśnie austriackiej szkoły ekonomii. Wydaje mi się, to najlepszy przykład, nie wiem, na ile jest do powtórzenia, w polskich realiach, ale w świecie anglojęzycznym na pewno jest postać, której po to się udało stosunkowo najlepiej
No ale można też pracować w banku centralnym. Też wiedza, która tam monetyzuje. No właśnie, też monetyzacja. Aha, wiedza, monetyzacja. Czy są jacyś klasycy teraz, skoro mówi się tylko o Neo? Neo. Na przykład Gary Becker. Czy jak rozumiem, czy są tacy, którzy można klasyfikować jako szkołę klasyczną, w sensie takim sejowskim, tak? Ja to musiałaby być szkoła paleoklasyczna, skoro już jest Neo. Znaczy, ale to... No to Marcin. Jakby z... Tak, tak. To z kosztową, ludzie, jak to się nazywa? Carson, tak? Aha. Byłby na przykład chyba... Nie, Kevin. Ale on chyba nie rezygnuje z marginalizmu, tylko próbuje zrobić marginalistyczną, laborystyczną. Tak, ale on nie łączy, tak. A ty nie wiesz. Cokolwiek to znaczy. Na najbliżej klasyka, co mi do głowy przychodzi. Apostol. Tenisiści, w pewnym sensie, tak? Może narzucałem chyba ten marginalną teorię ustalania się płac na licytę. Tak, jest. W tym sensie, żeby to klasyka. O, dobre, dobre. Tak. Tak, 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 to bardzo dobry przykład. Postkęsiści byliby blisko klasyków w tym sensie, bo twierdzą, że proces podziału dochodu odbywa się bardziej w sferze politycznej niż ekonomicznej, aukcyjnej. Tak, to jest to. Jak oceniacie istnienie i rozpowszechnienie idei burżuazyjnej godności maklowskiej w Polsce i na świecie Anno Domini 2018? Rozszerza swój zasięg, a może zanika? Na świecie kwitnie, dlatego świat staje się coraz bardziej bogaty. Szacunek dla burżuanii dotarł w końcu i do Afryki, i do Azji, i tam wyciąga z biedy ludzi jakby. Natomiast w Polsce jest chyba w tym względzie jakaś stagnacja. Dobrze, następne. Ja w ogóle myślałem, że to pytanie o książkę jest. To jest o ile o samogodność w sytuacji, tak? To lepiej zrozumieć. Może to różnie rozumieć. No tak. Nie, ale... No tak. Ciekawią mnie jakościowe prognozy ogólnogospodarcze na najbliższe lata. Niektórzy wieszczą kryzys, pęknięcie bańki nie tylko na nieruchomościach jak w 2008, ale i na akcjach i obligacjach. No, pokażcie Austriacy, co to robicie. Zmonetyzujmy wiedzę ekonomiczną. To jest nie dla nas, widzimy. Nie, to nie będziemy tego się odtwarzać nigdzie. To tak o, znaczy za 50 lat. Ktoś się podejmuje? Mamy dyplomowany doktoratce inwestycyjnego. Ja o tych ostrzeżeniach takich, że za chwilę pęknie banka, słyszę już właściwie od kiedy się skończyła recesja, tak? Ja też sporo tutaj o złocie piszę i śledzę, co tam się dzieje, więc takie komentarze się pojawiają cały czas, tak, że obecnie... To znaczy, to jest chwilowo częściowo usprawiedliwione, bo rzeczywiście jak popatrzymy sobie na poziomy, na jakich są giełdy obecnie, one są historycznie dosyć wysokie, tak? Więc pewne prawdopodobieństwo tutaj, czy korekcji, czy może jakiegoś załamania istnieje. Aczkolwiek przy takim sentymencie powiedziałbym, że bym się tego nie obawiał, tak? Bo jest to ożywienie takie, gdzie te obawy są bardzo silne, tak? Czy jak to klasa amerykańska, chyba najbardziej znienawidzone ożywienie, czy znienawidzony boom giełdowy. Natomiast jak wiemy, takie boomy raczej charakteryzują się niezdrową euforią
tego rodzaju nastrojami, tak? Mam wrażenie, że obecnie one są jednak takie dosyć ostrożne. Więc tutaj jestem umiarkowanym optymistą, tak? Aczkolwiek rzeczywiście poziom zadłużenia tutaj, zwłaszcza w niektórych gospodarkach, takich jak Kanada, no jest niepokojący, tak? Gdzie to znacznie przekracza PKB Kanady, tak? I to chyba nawet gospodarstw domowych. Więc tutaj, jeśli pewnie miałbym wytypować jakiś taki kraj, w którym będą problemy, to być może to będzie Kanada ze względu na zadłużenie, tak? Bo w Stanach jednak trochę to gospodarstwa domowe się zdewaluowały i przynajmniej w stosunku do PKB i do dochodu rozporządzalnego, więc sytuacja jest gorsza, tak? No też jest bardzo wysokie zadłużenie w Chinach, więc być może z tamtej strony przyjdzie kolejny kryzys. Ja może jeszcze powiem, to nie moja prognoza, ostatnio Józef Salerny, jeden z takich najbardziej prominentnych, współczesnych przedstawicieli szkoły austriackiej Smithson Institute w Alabamie. On razem z Marianem Lombardem stworzył jakby specjalną własną miarę podaży pieniądza i na podstawie zmian tej miary podaży pieniądza, tak zwanego Austrian Money Supply, oni próbują przewidywać właśnie, kiedy ekspansja kredytowa będzie się skończyła, co by sugerowało, że powinno dojść do jakiegoś kryzysu zgodnie z teorią cyklu koniunkturalnego. No i po wielu latach bardzo stabilnych przyrostów pieniądza w Stanach Zjednoczonych, w ostatnich miesiącach widać, że wzrosty podaży tej austriackiej żony spadły praktycznie do zera w kilku miesięcy, więc Salerno wprost napisał, że jeśli to się trzyma przez najbliższe miesiące, to możemy się kryzysu spodziewać. Ja myślę, że tak naprawdę jeszcze z tego kryzysu 2008 roku gospodarki nie wyszły. I to jest sytuacja podobna jak w kryzysie Wielkiej Depresji w 1929 roku, że to po prostu ten kryzys, który mógłby nadejść, jest wydłużany, bo ten wzrost gospodarczy jest po prostu mizerny. A te głosy, które się pojawiają, że o, jesteśmy tuż przed kryzysem, ja odczytuję raczej jako chęć pokazania, że o, jak będzie ten kryzys, to o, ja byłem pierwszy, bo nauczeni poprzednim doświadczeniem ta sprzeczka, kto pierwszy przewidział kryzys, jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Ja myślę, że takiego bezpośrednio zagrożenia kryzysowego w perspektywie następnego, no to jest ryzykowne. Bo byli tacy, którzy przed 29 roku mówili, że nie będzie, a było. Irving Fisher. Tak, na przykład Fisher, że raczej nie będzie, ale w perspektywie myślę 2-3 lat to jest niemożliwe, jeżeli już byśmy tak mogli. Bo tutaj właśnie te obawy wynikają, że to ożywienie jest historycznie rzecz ujmując trwa długo, tak? No bo recesja statystycznie tutaj się zakończyła w 2009, więc to już prawie za chwilę będzie dekada wzrostu. No ale to właśnie wynika z tego, o czym tu profesor mówił, że to ożywienie było też relatywnie bardzo słabe. Tak, więc siłą rzeczy możemy się spodziewać, że będzie trwało ono dłużej. Tak? A było słabe pewnie częściowo ze względu na te zombie filmy, o których wspominałem na ten. Czy jest możliwa synteza post-keynesizmu i austriackiej szkoły ekonomii? Czy post-keynesizm to krypto austriacy? Oraz na czym polega post-austriacy? Uciekam przed odpowiedzią. Nie wiem, na czym polega post-austriacy, to chyba jakiś wymysł post-humanistyczny. Natomiast czy synteza post-keynesizmu asy jest możliwa w pewnych polach? Pewnie tak. To mogę powiedzieć, bo niedawno o tym tekst pisałem, Arek Krzyszkuli. W pewnych elementach są punkty wspólne i takie byłoby podejście do niepewności na przykład i roli niepewności w parametrach gospodarczych czy w danych gospodarczych. Drugi punkt wspólny to byłoby odrzucenie takiego modelu równowagowego. Trzeci punkt wspólny byłoby takie odrzucenie marginalnych zasad, skrajnych, neoklasycznych marginalnych zasad, takich, o których ja na przykład mówiłem w przypadku firmy, ale nie kompletne odrzucenie, bo Austriacy są marginalistami mimo wszystko, więc to już jest pierwsza różnica.
Inny punkt wspólny byłby taki na podkreślenie roli sektora finansowego i pieniężnego w sektorze gospodarczym, w odróżnieniu od tych modeli właśnie równowagowych. No ale punkty z zapalnych się zaczynają kwestie właśnie podziału dochodu i procesu rynkowego jako sposobu na jednoczesne rozdzielanie bogactwa. Ogromne różnice na przykład w kwestii teorii inflacji, myślę, i wyjaśnienia inflacji. Co jeszcze? No jednak inna teoria cyklu, chociaż są trochę podobne elementy tych panie. Są podobne, zwracanie uwagi, także to... Heterogeniczność kapitału to też. W fazie boomu, tam jest ziarno późniejszego kryzysu i późniejszych problemów. W ślad za Mińskim, nie? No też innym punktem wspólnym mogłoby być odrzucenie neutralności pieniądza, tak? Przy czym tutaj szkoła postkeynesowska, ona uważa, że pieniądz jest endogeniczny, natomiast w ramach szkoły austriackiej jest to bardziej problematyczne. Mam wrażenie, że część Austriaków jednak jest bliższa takim monetarystycznym koncepcjom, że podaż pieniądza jest egzogeniczna. Tak, ale obie szkoły podkreślają, że pieniądz tworzą banki komercyjne, więc to też byłby jakiś punkt wspólny. Więc myślę, że jakieś pole do syntezy istnieje. To może znajdzie jak się tajnie na Przemka, bo tylko Pink Floyd na razie wypowiedział i będzie wykończyć. Dobrze. To pytanie, to potem jeszcze coś powiem po tym, to w takim razie, dlaczego Bitcoin musi upaść? Nie wiem, czy musi upaść. To było pytanie do Przemka, tak? Do Przemka, do Przemka. Mam jeszcze Rothbard i inni powinni pisać swoje libertariaństwa pod pseudonimami. Zgadzacie się? Ale to jest dobre. Właśnie o relacje, można rozszerzyć to pytanie, o relacje libertarianizmu i ocenskiej szkoły. Masz swoje przemyślenia na ten temat. To ja szybko, tak? Są problemy, tak, dotyczące skalowalności, to znaczy Bitcoin stał się trochę zakładnikiem swojego własnego sukcesu, no bo wraz ze wzrostem liczby użytkowników tutaj te problemy z przepustowością są, tak? No bo tam jest ustalona wielkość tego bloku i czas, pod którym się generują nowe bloki. No ale tutaj właśnie dzięki temu open source, czy każdy tutaj, trwają czasy nad ulepszeniem tego systemu, tak? Więc myślę, że Bitcoin nie jest skazany na upadek. Oczywiście może upaść, ale będą inne kryptowaluty, tak? I ta technologia blockchain, myślę, że ona z nami zostanie. Tak samo jak wiele spółek technologicznych, internetowych upadło poprzez banki.com. Ale no, internet i cała ta technologia z nami została, więc myślę, że tu może być podobnie, tak? To, co jest ważne, że tutaj właśnie trwają prace nad ulepszeniem tego Bitcoina, tak? Czy można, jak komuś się nie podoba, to można to się odłączyć i się Bitcoin się podzielił, był też Bitcoin Cash. Więc tutaj jest jakiś taki mechanizm zwrotny, mechanizm samonaprawy w pewnym sensie. Chcesz o libertarianizmie i jasne? Libertarianizm jasne. Osobiście uważam, że libertarianizm jest w zasadzie obecnie jest takim rakiem na szkole ekonomii. Co prawda kiedyś, to prawda, dzięki libertarianom to asy w ogóle historycznie przetrwało, tak zwłaszcza dzięki Mariowi Rothbardowi, ale no też jednak jest sporo do zarzucenia, gdyż w wielu książkach niby ekonomicznych, napisanych przez ekonomistów, jednak mających poglądy libertariańskie, często ich krytyki innych szkół ekonomicznych są bardzo słabe. Chociażby dokonana przez Rothbarda krytyka neoklasycznego modelu konkurencji. Nie trzeba mówić, że jest ona słaba. Poza tym jestem wielkim przeciwnikiem umieszczania w książkach ekonomicznych jakichś rozważań na temat wolnego rynku małżeństw. No, to sobie szczerze jest to dla nauki ekonomicznej bez znaczenia, a i też po prostu niepoważne.
Co Becker jest niepoważny? Becker to jest troszkę inna sprawa, ponieważ Becker stosuje jakby... On po prostu stosuje pewne... Znaczy on stosuje narzędzia ekonomiczne do analizy innych problemów społecznych, innych zagadnień społecznych. Tylko że on to robi tak... Wydaje mi się, że Becker to mimo wszystko robi tak w miarę uczciwie. Można się z nim nie zgadzać, przede wszystkim z powodu narzędzi, jakie on stosuje. Ale robi to jednak w miarę uczciwie. Natomiast często w przypadku tam libertariańskich ekonomistów to jednak... Jak się tak temu przyjrzeć, to zideologizowanie wychodzi na wierzch. Tak naprawdę i ekonomia, i jakieś tam rozważania ekonomiczne to jest tylko pewien płaszczyk, który jest dosyć... To jest tylko cienkim kocykiem, który przykrywa tą ideologię. Okej. No dobrze, przepraszam. Tak się ja myślę, że... Okej. Okay. W tym kontekście myślę, warto wrócić do pytania zadanego wcześniej o związki między ekonomią a etyką w ogóle, bo odpowiedzi podane przez Jakuba i przez pana profesora dotyczyły raczej związków między moralnością jako pewnym zjawiskiem socjologicznym a ekonomią. Tymczasem być może można by zrozumieć to pytanie tak, że chodzi o związek między dyscypliną teoretyczną, jaką jest ekonomia, a etyką, czyli subdyscypliną filozoficzną zajmującą się problemem dobra i zła. No i tutaj rzeczywiście zgadzam się z Przemkiem, że sytuacja, w której w literaturze ekonomicznej pojawia się bardzo silny trend etyczny i taki kanał ideologiczny, którym także sączone są pewne treści, no jest niedopuszczalna z punktu widzenia uczciwości naukowej i tego, co się nazywa Wertfreiheit, czyli wolnością od wartościowań. I o ile, taki jest już mój pogląd, ekonomia w naturalny sposób musi wpływać na etykę. Zresztą bardzo mi się podobało to, co w streszczeniu książki Jakuba jest tam, to jest takie sformułowanie, że jego książka jest wkładem do ekonomicznie uświadomionej etyki. No i to jest bardzo ładne sformułowanie i tutaj właśnie o to chodzi, że ekonomia pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób określone dezyderacje etyczne są zarazem żądaniami określonych skutków w gospodarce, tak? Czego domagamy się, kiedy stawiamy pewne tezy natury etycznej, tak? Jak je należy prawidłowo rozumieć, no bo rzadkość dóbr jest powszechnym faktem życia społecznego, w związku z czym jest przesłanką zarówno etyki, jak i ekonomii. Natomiast w drugą stronę, kiedy rozważamy już wpływ etyki na ekonomię, moim zdaniem tutaj ta nić jest przerwana, a więc nie ma sprzężenia zwrotnego w tym sensie, że ekonomia oddziałuje na etykę i etyka oddziałuje na ekonomię. Etyka nie powinna oddziaływać na ekonomię i niestety w przypadku szkoły austriackiej, muszę to z bólem przyznać, często jest odwrotnie. Okej, okay, to skończymy na tym. Rozumiem jeszcze tak, jest jedno pytanie o krytykę Rothbardowsko-Keynesowskiego mnożnika, bardzo dobre, ale on będzie dla większości niezrozumiałe, bo trzeba wprowadzić w temat. Zachęcamy do porozmawiania z Mateuszem na przykład, ktoś to zadał pytanie. No i są też pytania osobiste, jeszcze jesteśmy tu przez parę godzin, więc można je śmiało zadawać. Szczególnie to odnosi się do ludzi, którzy nie zrozumieliby i tak historii pewnego sferta. Dziękujemy bardzo.